3 rodziny z powiatu gorlickiego otrzymały srebrne medale za zasługi dla obronności kraju. Uroczystego wręczenia dokonali wojskowy komendant uzupełnień podpułkownik Andrzej Szymański i starosta Karol Górski. Medale nadał minister obrony narodowej dla rodziców, którzy dali Wojsku Polskiemu co najmniej 3 synów. Medale otrzymali Halina i Stanisław Tokarz oraz Zofia Dobek i Zofia Brach. 3 synów Zofii Brach odbyło zasadniczą służbę wojskową. Medal państwu Tokarz wręczony został w ich domu w Moszczenicy przez starostę Karola Górskiego i koordynator zespołu do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Marię Gubałę. Państwo Tokarzowie wychowali 8 dzieci, 3 córki i 5 synów. 4 z nich odbyło zasadniczą służbę wojskową, zaś najmłodszy jest księdzem. W imieniu pani Zofii Dobek medal odebrał w starostwie powiatowym w Gorlicach syn Sławomir, który jest policjantem. W dniu dzisiejszym w starostwie powiatowym w Gorlicach w imieniu swoim i starostwa powiatowego w Olkuszu wręczaliśmy medale za wychowanie 3 i więcej synów. Te decyzje o przyznaniu tych medali przyznał minister obrony narodowej. Jest to, tak jak już wspomniałem wcześniej, dla podziękowania dla rodziców za wychowanie 3 i więcej synów, którzy później służyli w siłach zbrojnych. W starostwie powiatowym skromna, a z drugiej strony duża uroczystość, dlatego że mieszkańcy tej ziemi mają dzieci, mają synów. I właśnie za tych synów, za ich służbę w Wojsku Polskim otrzymali stosowne odznaczenia. Medal za zasługi dla obronności jest wręczany przez Wojskową Komendę Uzupełnień, przez pułkownika Szymańskiego dla tych matek, które wychowały przynajmniej 4 synów, którzy odbyli szkolenia i byli w polskiej armii. Tak się składa, że większość z tych ludzi w dniu dzisiejszym przybywa z obszaru Moszczenicy. Jak rozmawialiśmy z mamami i z ojcami tych żołnierzy, okazuje się, że te rodziny są wielodzietne. Jedna z rodzin w Moszczenicy to jest 8 dzieci, 4 z nich właśnie to są żołnierze. Temat niezwykle aktualny, bo tych, którzy w armii zawodowej chcą zostać, jest niestety coraz mniej. Młodzież nie zawsze chętnie garnie się do wojska, a wszystko to, co czeka, co stoi przed nami, sprawia, że o obronności państwa powinniśmy myśleć i o tą obronność należy ciągle dbać. Słowo uznania dla ojców, dla rodziców, dla matek, które wychowują te dzieci, bo się okazuje, że to wcale nie jest tak prosto. Ale również taki przekaz, że jeżeli tych dzieci jest więcej, to łatwiej je wychować i również są one bardziej otwarte na sprawy związane z ojczyzną, z patriotyzmem i z tą potrzebą, jaka stoi przed nami wszystkimi. Dziękujemy w dzisiejszym dniu rodzicom, ale również pułkownikowi z Wojskowej Komendy Uzupełnień, dlatego że pamięta o tych rodzicach, a miejscem spotkania jest starostwo powiatowe i tutaj właśnie próbujemy podziękować i oddać wszelkie honory i cześć rodzicom dzieci, które w polską armię zasilają i które polskiej armii służą.